Rozmowa na temat Martyna Lewandowsko-Oliwa. Witam Państwa. W Ostródzie od 3 lat odbywa się Światowy Zjazd Nauczycieli Polonijnych. Miliony Polaków mieszka poza granicami naszego państwa. W wielu krajach organizowane są polskie szkoły. O oświacie poza terenami Polski rozmawiać będę z Dariuszem Bonisławskim, wiceprezesem Stowarzyszenia Wspólnota Polska. Dzień dobry. Dzień dobry Pani, dzień dobry Państwu. Panie Prezesie, od 3 lat w Ostródzie odbywa się Światowy Zjazd Nauczycieli Polonijnych. Jaka jest idea tego spotkania, takiej właśnie konferencji? Od początku, kiedy rozpoczęliśmy współpracować z Polakami żyjącymi poza granicami kraju i zajmującymi się oświatą polonijną, idea, najważniejsza idea, to była kwestia integracji tego środowiska, budowania płaszczyzny współpracy między Polakami żyjącymi na Zachodzie i tymi, którzy z różnych względów żyją na, w cudzysłowie mówiąc, Wschodzie. Oprócz tego każdy rok, każdy zjazd ma swoje idee, takie powiedziałbym wybrane, ważne, istotne, które chcemy na takich zjazdach przedstawiać, przybliżać temu środowisku. Jak na propozycje takich konferencji, takich spotkań zareagowali nauczyciele, pedagodzy, którzy uczą poza granicami Polski? To była szybka odpowiedź na taki apel? Pierwsza konferencja zgromadziła w Ostródzie ponad 100 przedstawicieli placówek oświatowych, szkół, zarówno społecznych, jak i działających przy różnych instytucjach dyplomatycznych Rzeczpospolitej Polskiej. Podobnie było w roku ubiegłym. Tak też stało się na tegorocznym zjeździe. Przyjechało do nas ponad 100 przedstawicieli z 20 państw. Nie mieliśmy najmniejszego problemu, ponieważ Ostróda jest już marką w tym środowisku. Zjazdy nasze cieszą się bardzo dużą popularnością i stąd duże zainteresowanie i zawsze duża liczba uczestników. Polskie szkoły. Jak takie placówki? Często to są sobotnie szkoły, prawda? Jak one funkcjonują na terenie innych państw? Placówki sobotnie są bardzo istotnym elementem oświaty polonijnej. Oprócz nich funkcjonują jeszcze szkoły przy ambasadach, funkcjonują również kwestie, które mieszczą się w ramach systemów edukacyjnych poszczególnych państw i są regulowane stosownymi przepisami Unii Europejskiej bądź umów bilateralnych z Polską. Natomiast, tak jak Pani powiedziała, rzeczywiście szkoły społeczne to bardzo duży obszar kontaktu z Polską, z językiem polskim. Dzieci oprócz uczestniczenia w normalnych zajęciach, w normalnych szkołach, przychodzą w soboty i mają do zrealizowania konkretny program nauczania języka polskiego, historii Polski, uczestniczą w imprezach, które przygotowują dla nich nauczyciele. To wszystko odbywa się po części społecznie, po części jest finansowane przez rodziców. My jako Stowarzyszenie Wspólnota Polska staramy się w różny sposób wspierać działalność tego typu placówek. Pan wspomniał o tym, że uczą się według jakiegoś programu. Czy taki program ma, każda placówka ma indywidualny, czy na przykład na takich zjazdach też rozmawiacie o czym uczyć dzieci, czego uczyć, o czym mówić? Tak, to prawda. Takie zjazdy to również platforma, która służy do dyskutowania nad programami, które następnie są realizowane. I tutaj istnieje dla nas bardzo duża przestrzeń do zagospodarowania, ponieważ szkoły funkcjonujące przy ambasadach są to szkoły, które istnieją w polskim systemie edukacyjnym, więc mają konkretne programy, mają podręczniki, nauczyciele w tych szkołach są opłacani przez Ministerstwo Edukacji Narodowej, Polskie Ministerstwo Edukacji Narodowej. Nieco inaczej ma się sytuacja w szkołach społecznych. Tam staramy się wpływać na nauczycieli, na dyrektorów tych szkół, żeby wybierać dobre programy, do czego nie są zobligowani, i realizować je. Docelowym takim niejako modelem będzie przyjęcie wspólnego programu, dostosowanego do oczywiście poszczególnych obszarów, i umożliwienie szkołom społecznym wydawania jednakowych, uznanych przez Ministerstwo Edukacji Narodowej świadectw ukończenia takich placówek, tak jak dzieje się to w szkołach ministerialnych, tak można to powiedzieć. To jest każdego roku kwestia bardzo mocno podnoszona. Rodzice i nauczyciele chcieliby, żeby wszystkie szkoły miały takie same prawa, więc jeżeli dziecko chodzi do szkoły przy ambasadzie, otrzymuje świadectwo po jej ukończeniu,
to ważne jest, żeby rówieśnik tego dziecka kończący szkołę społeczną był obdarowany takim samym dokumentem z godłem Rzeczpospolitej Polskiej. Oczywiście, żeby do tego doszło, musimy wprowadzić pewien system certyfikowania i badania tego, co w tych szkołach się dzieje. I jest to również jeden z tematów każdorocznego zjazdu. Przed tym, żeby wprowadzić to wszystko, jeszcze długa droga? Właściwie pracę rozpoczęliśmy kilka lat temu. Bardzo ważne dla nas są zapisy idące w tym kierunku, które może wprowadzić nowelizacja ustawy o systemie oświaty. Ta nowelizacja zawiera zmiany w statusie szkół polskich, ale również zawiera wiele zmian istotnych z punktu widzenia oświaty polonijnej. Niestety ze względu na pewne kontrowersje dotyczące tej części krajowej, nowelizacja została wstrzymana, przełożona, stąd niepokój uczestników zjazdu budzi właśnie przeciąganie w czasie, wprowadzanie koniecznych, istotnych i nie budzących żadnych kontrowersji zmian poprawiających sytuację placówek oświatowych, polskich placówek oświatowych poza granicami kraju. Wydaje się, że zatem leży decyzja w rękach Ministerstwa Edukacji Narodowej i Polskiego Parlamentu. Staramy się, podejmując stosowne uchwały zjazdowe i rozmawiając z ministerstwem, które jest każdorazowo naszym partnerem, przypominać o tym, że jest ogromna liczba uczniów poza granicami i szkół, które czekają na te dobre rozwiązania ustawowe. Uczniowie w Polsce mają podręczniki, mają zeszyty ćwiczeń, z których korzystają. Jak jest za granicą? Czy jest jakiś podręcznik, na przykład wspólny, jeden opracowany dla tych wszystkich placówek rozsianych na dobrą sprawę po całym świecie, prawda? Bo to są różne państwa, to jest Irlandia, to są Stany, to jest Białoruś. Więc sytuacja oczywiście wygląda różnie w zależności od kraju. Nie ma jednego podręcznika. Bardzo często jest tak, że lokalne środowiska opracowują swój podręcznik, wydają go na miejscu i korzystają z niego. Tak jest w Stanach Zjednoczonych, w wielu innych krajach, w których jest silna oświata polonijna, która może sobie pozwolić ze względów finansowych na zaproponowanie rodzicom kupna takiego podręcznika, który z racji na swoją ograniczoną liczbę wydawanych egzemplarzy zwyczajowo jest stosunkowo drogi. A w innych krajach, w których jest oświata znacznie słabsza, uczniowie korzystają z dostępnych podręczników skierowanych do uczniów szkół polskich, bądź też mogą korzystać z podręczników internetowych. Powstaje wiele platform, w tym również finansowanych przez Ministerstwo Edukacji Narodowej, które mają umożliwić łatwiejszą naukę języka polskiego. Jest dużym problemem oczywiście ta sfera, o której Pani powiedziała. My staramy się co roku wnioskować o sfinansowanie, dofinansowanie wydawnictw podręcznikowych, na przykład dla uczniów szkół polskich na Litwie, bądź też dofinansować uczniów, którzy te podręczniki muszą kupować. Są one bardzo drogie z racji na ich niewielką liczbę. Mamy z tym spore kłopoty, ponieważ teoretycznie jest to zadanie, które powinno być realizowane przez lokalny rząd, w tym wypadku litewski, a niestety bardzo wiele państw z tych zapisów, które są przyjęte, nie wywiązuje się, tłumacząc swoje decyzje trudną sytuacją gospodarczą, kryzysem, różnymi czynnikami. Jest to oczywiście przedmiotem rozmów i rządu polskiego, ministerstw, i podobnie działa Stowarzyszenie Wspólnota Polska, monitorując, prosząc, przekonując, że jest to ważna rzecz, żeby uczniowie mieli dostęp do dobrych i stosunkowo niedrogich podręczników. Wschód-zachód łączy nas Polska. Tak brzmi tytuł tych zjazdów. Wy w tamtym roku, jak dobrze pamiętam, rozmawialiście też o problemach szkół na Białorusi, Litwie, Ukrainie. W takim razie, jakie tam są największe problemy, jeśli chodzi o nauczycieli, jeśli chodzi o uczniów i o funkcjonowanie? Bo to też chyba się wiąże z sytuacją polityczną, prawda, w tych państwach? To bardzo dobre pytanie, pani redaktor, ale musi być niestety potraktowane w odniesieniu do każdego z tych krajów oddzielnie. Zupełnie inna sytuacja jest na Litwie, gdzie funkcjonuje zwarta mniejszość polska.
która posiada szkoły funkcjonujące w litewskim systemie oświatowym, edukacyjnym, ale w oparciu o program nauczania dostosowany do tych szkół. Uczy się tam w języku polskim, uczy się tam przedmiotów takich jak w szkołach litewskich, ale w języku polskim. Oczywiście jest to bardzo wyjątkowy, wydaje mi się, na skalę światową stan, ponieważ wchodząc do takiej szkoły czujemy się tak, jakbyśmy byli w normalnej szkole polskiej. Na ścianach wiszą ilustracje podpisane w języku polskim, w czasie przerw gwar jest słyszalny w języku polskim, a więc nie jest to tak, że dzieci przychodzą, wchodzą na lekcje, tam rozmawiają w języku polskim, a potem między sobą w języku, który jest im bliższy, pierwszy. Tak jest bardzo często na Białorusi czy w innych krajach, że nawet jeżeli nauka jest w języku polskim, to między sobą komunikują się w zdecydowanej większości uczniowie w języku rosyjskim, a podobnie jest na Ukrainie. Litwa to bardzo specyficzna sytuacja, dlatego od kilka lat temu Parlament Litewski przyjął ustawę, która diametralnie ma zmienić tę sytuację, wprowadzając konieczność wprowadzenia przez szkoły polskie nauczania w języku litewskim w szeregu przedmiotów, wprowadzając konieczność zdawania tych przedmiotów w języku litewskim na maturze, konieczność zdawania języka litewskiego na maturze i cały szereg innych przepisów utrudniających pracę tych szkół, rozpoczęły się masowe protesty, ponieważ mniejszość polska, Polacy argumentują, że to jest również ich kraj i mieszkają tam od zawsze, nie są emigrantami i mają prawo do tego, żeby ich dzieci uczęszczały do szkół narodowościowych, w których jest nauczanie prowadzone w języku polskim. Zaangażował się we wsparcie rząd polski tych protestów, tych żądań. Zaangażowała się wspólnota polska, również rodzice, mieszkańcy, polscy mieszkańcy Litwy organizują protesty, strajki, wiece. Chwilowo niestety bez żadnych rezultatów. Pewnie wszyscy słyszeli o powołaniu komisji rządowej polsko-litewskiej, która po kilku spotkaniach w zasadzie niczego nie uzgodniła i zakończyła swoją działalność. To jest sytuacja szkół polskich na Białorusi. Normalne szkoły działające w systemie edukacyjnym litewskim, uczące po polsku. Mają te szkoły bardzo dobre wyniki. Ogromna rzesza kończących, absolwentów te szkoły dostaje się na wyższe uczelnie, zarówno na Litwie, jak i w Polsce, więc nie można tutaj podnosić argumentu, że działania, które są wprowadzane, mają na celu polepszenie sytuacji życiowej tych młodych ludzi poprzez danie im lepszych kwalifikacji. Tak nie jest. Inaczej sytuacja wygląda na Białorusi. Tam reżim totalitarny niestety rządzi się swoimi prawami. Jest nieliczna liczba szkół polskich, w których funkcjonuje nauczanie zarówno w języku polskim, jak i w języku rosyjskim. Natomiast pozostała część dzieci, taka szkoła funkcjonuje między innymi w Grodnie, natomiast pozostała część dzieci uczy się w systemie szkół takich właśnie, o których rozmawialiśmy na początku, społecznych, sobotnio-niedzielnych. Ukraina, sytuacja wygląda podobnie, ale jest tam bardzo dynamiczny rozwój klas z polskim językiem nauczania. W normalnych szkołach ukraińskich jest bardzo duże zainteresowanie nauczaniem języka polskiego i jako Stowarzyszenie Wspólnota Polska doprowadziliśmy do otwarcia wielu nowych klas w różnych miejscowościach funkcjonujących w szkołach ukraińskich. To bardzo cieszy. Jesteśmy po zakończeniu trzeciego już zjazdu i tym razem dyskutowano o Stanach Zjednoczonych. Jakie problemy ma Ameryka? Jakie ma problemy Polonia amerykańska? Czy ma jakieś problemy? To prawda. Pewnie każdy ma jakieś problemy. Oczywiście bardzo słusznie zauważyła pani redaktor, tegoroczny zjazd oprócz idei bardzo istotnej dla nas, polegającej na prezentowaniu uczestnikom zjazdu przygotowanego
projektu studiów podyplomowych dla nauczycieli polonijnych pod akademią, pod nazwą Akademia Polskości. Zajmował się również prezentacją dorobku sytuacji Polonii amerykańskiej. Chcemy, żeby była zachowana pewna równowaga. W ubiegłym roku zajmowaliśmy się Litwą, w tym roku takim hasłem i dla nas wyzwaniem było zaprezentowanie dorobku Polonii amerykańskiej, potężnej, nie mającej chyba sobie równej, bo to są miliony Polaków żyjących od wielu lat, funkcjonują tam emigranci i potomkowie emigrantów z XIX wieku i ci, którzy po wydarzeniach w Polsce związanych z wprowadzeniem stanu wojennego musieli wyjechać. Jest w Stanach Zjednoczonych rzesza szkół sobotnio-niedzielnych. W samym okręgu chicagowskim jest około 700 nauczycieli, kilkadziesiąt szkół, 38, bardzo wielka liczba. Stąd wydaje nam się, że ważne było, żeby uczestnicy zjazdu pochodzący z 20 krajów mogli zapoznać się z tym stanem oświaty w jednym z największych skupisk Polonii poza granicami kraju. Prezentowały tę wiedzę panie będące liderami ważnych dla Polonii organizacji. Była pani Bożena Kamiński, wiceprezydent Kongresu Polonii Amerykańskiej, była pani Ewa Koch, prezes Zrzeszenia Nauczycielstwa Polskiego w Ameryce, pani Dorota Andraka, która jest prezesem Centrali Polskich Szkół Dokształcających i wreszcie był nestor polskiej oświaty w Stanach Zjednoczonych, wieloletni wykładowca Uniwersytetu Columbia, pan dr Osysko, przewodniczący Komisji Oświatowej Kongresu Polonii Amerykańskiej. Starali się pokazać, opowiedzieć o tym, jak funkcjonują szkoły w Stanach Zjednoczonych, z reguły społeczne szkoły. Niektóre z nich mają swoje siedziby, niektóre wynajmują w parafiach katolickich, niektóre korzystają z gościnności szkół amerykańskich. Mają bardzo długi dorobek, niektóre obchodzą już swoje setne jubileusze, więc uczestnicy spotkania z zainteresowaniem słuchali o doświadczeniach amerykańskich. Mam nadzieję, że wiele z tych doświadczeń będzie można zastosować, przenieść na grunt państw, z których przybyli uczestnicy. Jak by pan podsumował ten trzeci zjazd? To było udane, owocne spotkanie, jeśli chodzi o dyskusję, debaty. Wspomniał pan o Akademii Polskości, na czym mają polegać te studia podyplomowe i czy pedagodzy są tym po prostu zainteresowani? Przygotowaliśmy jako efekt poprzedniego zjazdu w Ostródzie, na którym wynikła taka potrzeba, że nauczyciele, szczególnie właśnie ci, którzy funkcjonują poza Polską już od wielu, wielu lat, myślę tutaj o Stanach Zjednoczonych, potrzebują uaktualnienia swojej wiedzy o języku polskim, ale nie tylko. Rozmawialiśmy, że ważne jest, żeby taki nauczyciel będący ambasadorem Polski miał dobrą wiedzę na temat kultury polskiej, na temat współczesnej literatury, na temat filmu. I w tym celu, jako Stowarzyszenie Wspólnota Polska, staraliśmy się zebrać dobrych wykładowców, fachowców w tych dziedzinach, o których mówiłem. Zebraliśmy zespół, na który składają się takie osoby, takie autorytety, jak znany bardzo językoznawca, pan profesor Bralczyk, ale nie tylko, wybitny bilingwista, pan Roman Laskowski, emerytowany profesor Uniwersytetu w Göteborgu, czy pan profesor Godzic, który bardzo dobrze zna się na współczesnych mediach. Są to profesorowie, którzy wywodzą się ze środowiska Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej, placówki niepublicznej, ale cieszącej się bardzo wysoką renomą. Podpisaliśmy pierwszego dnia zjazdu z władzami tej uczelni, jako Stowarzyszenie Wspólnota Polska, umowę o współpracy przy realizowaniu różnych projektów. Pierwszym efektem tej współpracy jest właśnie Akademia Polskości, czyli studia podyplomowe skierowane do nauczycieli polonijnych. Pierwsza edycja będzie zaprezentowana w Stanach Zjednoczonych. Uczestnicy tych studiów będą spotykali się z wykładowcami w miejscu swojego zamieszkania.
Myślimy tutaj o Chicago, gdyż tam było największe zainteresowanie, ale będą też pobierać wiedzę w modny obecnie sposób poprzez łącza internetowe i wreszcie będą przyjeżdżać na obozy letnie. Będziemy gościli tutaj w Ostródzie uczestników tych szkoleń w ramach takich pobytów wakacyjnych, które będą praktycznym uzupełnieniem wiedzy, którą w ciągu roku będą zdobywali. Kolejne lata chcemy zaprosić do współpracy, do udziału w tej Akademii Nauczycieli z Europy Zachodniej oraz ze Wschodu. Mhm. Czy na takich zjazdach wy rozmawiacie tylko o szkołach polskich poza granicami naszego państwa, czy też jest jakaś dyskusja o oświacie w Polsce i o tym, co dzieje się w polskich szkołach i jak to wszystko się zmienia na przestrzeni ostatnich lat? Oczywiście takie spotkania to są spotkania pomiędzy nauczycielami, którzy przyjechali z różnych krajów, ale też spotkania ze środowiskiem polskim. Uczestniczyli w tym zjeździe nauczyciele z Ostródy, uczestniczyli przedstawiciele różnych środowisk z Polski. Oczywiście był pan wiceminister edukacji narodowej, pan Mirosław Sielatycki, byli pracownicy tego ministerstwa, byli przedstawiciele różnych instytucji, więc dyskusje odbywały się na różnych płaszczyznach i oczywiście to jest też chyba taką bardzo ważną, istotną wartością takiego zjazdu, że w czasie rozmów kuluarowych, czy też tych plenarnych, można zdobywać wiedzę nie tylko tę zapisaną w programie, ale też tę wynikającą z doświadczeń, bezpośrednich doświadczeń uczestników wywodzących się zarówno z Polski, jak i ze wszystkich krajów, z których przyjechali do nas goście. Dziękuję serdecznie za spotkanie. Dziękuję pani, dziękuję państwu. Państwu dziękujemy za wspólnie spędzony czas. To był program Rozmowa na temat. Do zobaczenia.